dawno, dawno temu. W czasach, kiedy w Polsce, w czasach właściwie, których już nikt nie pamięta, w czasach, kiedy w Polsce nie było jeszcze internetu, zaczął być emitowany pewien serial popularno-naukowy, a mianowicie Simpsonowie. No i ponieważ był to serial popularno-naukowy, to można się było z tego serialu różnych ciekawostek dowiedzieć i padały tam również matematyczne żarty. O proszę bardzo, tutaj mamy przykład takiego matematycznego żartu. Nie wiem, czy Państwo jeszcze się śmiejecie, czy jesteście ze mną. W każdym razie, ponieważ ten żart okazał się świetny, to w takim razie w innym sezonie, w kolejnym odcinku okazał się, proszę bardzo, analogiczny żart. Nie wiem, czy jest bardziej śmieszny, czy mniej śmieszny niż ten wcześniejszy. To już niech Państwo sami ocenią. No i jak każdy świetny żart, ja może w takim razie ten żart Państwu wyjaśnię, o co w nim chodzi. No więc wszystko zaczęło się jeszcze dawniej, jeszcze w czasach, kiedy nie tylko w Polsce nie było internetu, ale dużo wcześniej, a mianowicie w trzecim wieku przed naszą erą, kiedy to Diofantos z Aleksandrii napisał 13-sagową historię. Sagę składającą się z 13 odcinków i proszę bardzo, jeden z tych odcinków wyglądał właśnie tak, nazywał się Arytmetyka. I Pierre de Fermat czytał sobie tę książkę, już nie w trzecim wieku przed naszą, nie w trzecim wieku naszej ery, tylko dużo, dużo później. Czytał sobie tę książkę i miał pewne spostrzeżenia na temat różnych równań, które tam zobaczył. Co nieco sobie policzył, co nieco sobie porachował, i miał pewne spostrzeżenia na temat tego właśnie, co tam ujrzał. I w 1637 roku zanotował takie spostrzeżenie na marginesie tej właśnie książki i opatrzył je następującym komentarzem. Znalazłem zaiste zadziwiający dowód tego twierdzenia. Niestety, margines jest zbyt mały, by go tutaj pomieścić. Coś sobie zauważył, coś tam sobie zanotował. No i tak się zdarzyło, że potem różni ludzie usiłowali się zmierzyć z tym jego spostrzeżeniem, czy ono rzeczywiście jest prawdziwe, czy może jednak to tylko ściema i może to tylko pić na wodę. No i mierzyli się. Proszę bardzo, tak wyglądał nienerwowo, prawda, niepozornie ten smok. I oto ten właśnie pan się z tym twierdzeniem uporał z tym, co Fermat zanotował na tym marginesie. I nie wiem, czy widać, że ci panowie są w zupełnie odmiennych stylizacjach. Ta odmienna stylizacja wynika między innymi z tego, że Pierre de Fermat zanotował to, co zanotował na marginesie w 1637, natomiast ten pan, który nazywa się Andrew Wiles, rozprawił się z tym twierdzeniem w roku 1994, także, prawda, różnica jest taka drobna. No dobrze, ale ja może powiem Państwu w takim razie, jakie to było to spostrzeżenie, które Fermat zanotował na marginesie tej książki. Otóż mamy sobie takie nienerwowe równanie. X dodać Y równa się Z. No i szukamy liczb naturalnych dodatnich, które by takie równanie spełniały. No już bardzo, 1, 2 i 3, pyk, prawda? Ciach, ciach, no wiadomo, racja jest. Mogą być oczywiście jakieś inne rozwiązania tego wszystkiego, jak za X-a podstawimy sobie 3, za Y-ka 5, a za Z 8, to proszę bardzo, też będziemy mieli w takim razie spełnione równanie. No, możemy sobie wyobrazić jakieś inne liczby, 6, 8 i 15, które już tego równania niestety nie spełniają. No dobrze, idźmy w takim razie krok dalej. Proszę bardzo, mamy sobie równanie x kwadrat, dodać y kwadrat, macie z kwadrat i Państwo takie równanie na pewno skąd inąd znają. I tak samo jak wcześniej, szukamy liczb naturalnych dodatnich, które by takie równanie spełniały. 3, 4, 5, proszę bardzo, 3 do kwadratu, dodać 4 do kwadratu, to się równa 5 do kwadratu, no jasne, że się równa i świetnie. No dobra, możemy sobie wyobrazić również jakieś inne liczby, które to równanie spełniają. Proszę bardzo, co my tu mamy? Jest spełnione, fajnie. W takim razie idźmy jeszcze krok dalej, wyobraźmy sobie wyższe potęgi, x do trzeciej, dodać y do trzeciej, równa się z do trzeciej, może spróbujmy 4, 4 i 5. Czy 4 do trzeciej, dodać 4 do trzeciej, faktycznie jest równe 5 do trzeciej. No z lewej strony mamy dwie liczby parzyste, z prawej strony jest liczba nieparzysta, no to prawda, tutaj mamy taki zwiastun tego, że to nie będzie sukces. No rzeczywiście nie będzie, ale tak naprawdę przy tym pierwszym równaniu x dodać y równa się z też mogliśmy wymyślić liczby, które tego równania nie spełniały. Tak? No więc tutaj też rzeczywiście nie udało nam się trafić. No dobrze, i możemy iść dalej, x do czwartej dodać y do czwartej macie z do czwartej, albo wymyślić sobie dowolną inną naturalną potęgę, która będzie przy tych naszych niewiadomych, za które chcemy podstawić jakieś liczby naturalne dodatnie. No i Pierre de Fermat przyglądał się temu zjawisku, i ostatecznie zauważył, że jeżeli weźmiemy sobie wykładniki, które będą większe niż 2, dlatego tutaj zostały tylko te równania, to w takim razie
nie mogą istnieć liczby naturalne dodatnie, które wstawimy sobie zamiast x, zamiast y i zamiast z, takie, żeby to równanie było spełnione. Nie istnieją takie liczby naturalne x, y, z, żeby któreś z tych równań mogło być prawdziwe. To właśnie zauważył Pierre de Fermat, to zanotował na marginesie książki Arytmetyka napisanej przez Diofantosa, no i właśnie powiedział, haha, mam dowód, ale go Państwu nie przedstawię. No więc tak to było. No i cóż, to twierdzenie nazywane jest wielkim twierdzeniem Fermata, albo w języku zachodniogermańskim nazywa się to Fermat's Last Theorem i to last, ono wskazuje na to, jak bardzo złośliwy był Fermat. Bo otóż Fermat na marginesie tej książki zanotował nie tylko to, notował różne rzeczy i bardzo często właśnie był tam komentarz w stylu, no mam, wiem jak to zrobić, ale Państwu nie powiem, nie pokażę, mam ważniejsze rzeczy na głowie, nie ma tu miejsca. I to last wskazuje na to, że wszelkie inne notatki, no to ja nie wiem, czy Państwo to widzą, ale Krzysztof Ciesielski coś nam pokazuje. W każdym razie to last wskazuje na to, że te wszelkie inne spostrzeżenia Fermat, które zostały zanotowane na marginesach, one zostały już zweryfikowane przez matematyków, a to spostrzeżenie, które mamy tutaj w tej chmurce, to jest ostatnie, które wymagało jeszcze weryfikacji, bo nie było wiadomo, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Stąd właśnie to last. No dobrze, no i drodzy Państwo, 1637 rok, Fermat notuje właśnie to, co Państwu powiedziałam. Natomiast sprawa tak naprawdę ujrzała światło dzienne nieco później, kilkadziesiąt lat później, dlatego że Fermat w swojej złośliwości nie tylko notował te rzeczy i nie umieszczał tam dowodów, ale jeszcze na domiar złego wziął, nikomu tego nie pokazywał, zmarł i w związku z tym nie można go było potem zapytać, a jaki on miał pomysł, żeby to wszystko udowodnić. Co zrobiłby tu, a jaką drogą poszedłby tam. W związku z tym, dopiero po jego śmierci, jego syn znalazł te jego zapiski, opublikował jeszcze raz wydanie właśnie tej arytmetyki, tylko tym razem z notatkami Fermata. No i wtedy właśnie sprawa ujrzała światło dzienne i wtedy matematycy zaczęli swoją batalię z wielkim twierdzeniem Fermata. No dobrze, i co my tu mamy? Proszę bardzo. Tutaj jest nasz pierwszy bohater, który tutaj zaczął wyprawiać różne rzeczy. Rok 1753, nie wiem, czy Państwo widzą, ale już trochę lat minęło. I oto Euler, matematyk szwajcarski, który na uniwersytet wybrał się w wieku lat 13, a w wieku lat 16 już miał obronioną magisterkę. Coś niecoś tutaj do tego naszego biznesu dołożył. No to zaraz się dowiemy co. Natomiast warto wspomnieć o tym, że Euler ma planetoidę, która jest nazwana jego nazwiskiem. Planetoida ta ma 17,4 km średnicy. Poza tym Euler spopularyzował zapis funkcji f od x. Przed nim to nie do końca to było stosowane do tego, żeby opisywać funkcje. Poza tym spopularyzował również fakt, że pi jest zapisywana taką, a nie inną literą. Wcześniej ta liczba była oczywiście znana, ale nie było to zapisywane w taki sposób. Jest uważany za jednego z najgenialniejszych naukowców swoich czasów. W związku z tym został poproszony, żeby pewnej księżniczce niemieckiej opisać, na czym polega świat, i Euler przez 2 lata, mniej więcej 2 razy w tygodniu, wysyłał do niej listy opisujące fizykę, opisujące różne zjawiska, które zachodzą dookoła nas. Te listy są zresztą zebrane i opublikowane, on je pisał w języku francuskim. W każdym razie ten materiał śmiało obejmuje całą podstawę programową do fizyki, którą obecnie mamy, więc jak ktoś jakiś alternatywny podręcznik chciałby skorzystać, to proszę bardzo. No więc tak, to był Euler. I Eulerowi, temu genialnemu matematykowi swoich czasów, udało się udowodnić twierdzenie dla wykładnika trzeciego. Świetnie. Mamy oto uczyniony krok. Proszę bardzo, już nie musimy się martwić, co będzie, kiedy potęga będzie trzecia. No pozostało nam jeszcze trochę potęg, ale przynajmniej już co nieco jest z głowy. No dobrze. Kolejnymi śmiałkami był Legendre i Dirichlet. I byli to matematycy, którzy zupełnie niezależnie rozprawili się z czymś. Zaraz Państwu powiem z czym. Pierwszy z nich ma nazwisko, jako jedno z 72 nazwisk, wyryte na wieży Eiffla. Natomiast drugi, Dirichlet, to jest matematyk niemiecki, no to cóż, on też ma swoją własną planetoidę, z tym, że ta planetoida ma tylko 7 km średnicy, więc żeby nie było tak smutno, ma również swój własny krater na Księżycu. Ten krater ma 47 km średnicy. I ci panowie zupełnie niezależnie rozprawili się z tym twierdzeniem dla wykładnika piątego.
No i świetnie, dobrze. Co było dalej? Dalej mamy kolejnego śmiałka, tym razem mamy rok 1839. Ten pan rozprawił się stwierdzeniem dla wykładnika siódmego i jego nazwisko również jest jednym z 72, które zostały wyryte na wieży Eiffla. No dobra, przychodzi rok 1843. Matematyk Kummer, to jest matematyk niemiecki, który urodził się w Żarach, był nauczycielem, zaraz sobie sprawdzę gdzie, bo nie pamiętam miejscowości, był nauczycielem w Legnicy, był również profesorem matematyki we Wrocławiu i on ośmielił się, zresztą nie jako pierwszy, ale ośmielił się przedstawić dowód ogólnego twierdzenia Fermata. To znaczy on postanowił się rozprawić od razu ze wszystkimi pozostałymi wykładnikami. No ale okazało się, że został tam uczyniony błąd. Zresztą uwaga, to jest tak, że żona Kummera i żona Dirichleta były siostrami i to właśnie Dirichlet znalazł błąd w tym dowodzie Kummera. No ja go tutaj tak niechybnie skreśliłam, no bo w końcu zrobił błąd, tak, nie udowodnił tego. To jest takie trochę nadużycie, bo tak naprawdę Kummer, on udowodnił twierdzenie Fermata dla wielu wykładników, które są liczbami pierwszymi mniejszymi niż 100. Także to nie jest tak, że on nic nie zrobił w tej całej wycieczce, no ale ponieważ tutaj, prawda, jednak jego ogólny dowód okazał się błędny, to może skreślmy. No dobrze, co tu mamy dalej? Następnie mamy matematyka von Lindenmana, który znany jest między innymi z tego, że udowodnił, że liczba pi jest przestępna, co ostatecznie doprowadziło do tego, do udowodnienia faktu, że kwadratura koła przy użyciu tylko cyrkla i linijki bez podziałki jest niewykonalna, no więc on też ośmielił się przedstawić kompletny dowód, znaczy dowód ogólnego twierdzenia Fermata, no ale niestety tam również był byk. Dobrze, potem przychodzi rok 1908. I pan o nazwisku Wolf Skell postanawia wyznaczyć nagrodę dla tego, kto w ciągu najbliższych 100 lat udowodni wielkie twierdzenie Fermata. Ten pan nie był matematykiem, natomiast matematykę bardzo lubił. No i można sobie zadać pytanie, bo ta nagroda wynosiła 100 tysięcy marek. Jakbyśmy się chcieli zastanowić, no dobrze, ile w tamtym czasie znaczyło takie 100 tysięcy marek, to w tamtym czasie można było zrobić z tym tyle, ile dzisiaj można by zrobić z kwotą 1 600 000 funtów. No więc dlaczego taki pan, który nie do końca jest związany z matematyką, postanawia, za to jest synem bankiera, postanawia właśnie przeznaczyć taką kwotę na matematykę. I są tutaj dwie romantyczne historie, trochę plotki prawdopodobnie, w każdym razie, które wyjaśniają tą sprawę. Jedna romantyczna historia jest taka, że zdarzyło się tak, że dama serca odtrąciła tego pana. No i on rozważał intensywnie zakończenie swojego żywota, ale był akurat w trakcie lektury pracy Cauchy'ego, który to wskazywał na błąd w pracy Kummera, który to usiłował udowodnić wielkie twierdzenie Fermata. I ponieważ nie do końca wszystko było dla niego jasne w tej pracy Cauchy'ego, no to tak bardzo trapiło to jego głowę, że był w stanie nie myśleć o swoim sercowym nieszczęściu, tylko był się w stanie skupić na czym innym i w związku z tym doszedł do równowagi psychicznej. I kiedy już do niej doszedł, to uznał, że swoje życie, to, że ono jeszcze trwa, zawdzięcza właśnie wielkiemu twierdzeniu Fermata. I dlatego taką nagrodę postanowił przeznaczyć na jego udowodnienie. Natomiast inna, druga romantyczna historia jest taka, że on postanowił, żeby ta kwota nie trafiła do jego żony, która nie do końca jest roztropna na wypadek, gdyby coś mu się stało. Także tutaj takie dwie plotki na ten temat udało mi się znaleźć. No więc wyznaczył tą nagrodę. Mamy rok 1908. I co się działo dalej? Następnie pewien 10-letni chłopiec, który w tamtym czasie wychowywał się w Cambridge, znalazł się w miejskiej bibliotece. I w tej miejskiej bibliotece trafił na książkę, która była poświęcona wielkiemu twierdzeniu Fermata. Ten chłopiec był całkiem niezły z matematyki, więc to, co udało mu się z tej książki zrozumieć, to jest właśnie o co chodzi w tym twierdzeniu. No, na pewno nie zrozumiał wszystkiego, ale w każdym razie to, co trzeba udowodnić, było dla niego jasne. I chłopiec pomyślał sobie, czytając tą książkę, że on mógłby, chciałby zostać osobą, która to wielkie twierdzenie Fermata udowodni. No i co? No i ten chłopiec skończył szkołę, potem skończył studia zresztą matematyczne, potem zrobił doktorat też z matematyki, potem został profesorem matematyki. No a wielkie twierdzenie Fermata w dalszym ciągu nie było udowodnione.
No i cóż, no ale właśnie tam, prawda, zajmował się matematyką zawodowo i w pewnym momencie, powstała taka hipoteza, która się nazywa Taniyama Shimura, i ta hipoteza, nie będziemy wnikać w to, czego ona dotyczy, ona jest zupełnie odjechana i tak naprawdę na pozór kompletnie niezwiązana z twierdzeniem Fermata, kompletnie niezwiązana z teorią liczb. W każdym razie okazało się, że jeżeli ta hipoteza zostałaby udowodniona, to niejako w gratisie otrzymalibyśmy dowód wielkiego twierdzenia Fermata. Udowodnienie tej hipotezy, która na pozór nic nie przypomina, to jest tak, skoro usłyszał o tej hipotezie, ten właśnie chłopiec, który zdradzi, że na imię miał Andrew, no to postanowi w takim razie się za tą hipotezę zabrać. Ale ponieważ dowodzenie wielkiego twierdzenia Fermata było postrzegane no, jako istne szaleństwo, tak? Zresztą były takie głosy, że ta hipoteza jest tak trudna, że w owym czasie żaden matematyk nie jest na takim poziomie, że mógłby to udowodnić, że byłby w stanie to udowodnić, że matematyka potrzebuje jeszcze czasu, żeby się rozwinąć, żeby na tę hipotezę napaść. Natomiast były też takie głosy, że jedyną osobą, która może mieć czelność, zadrzeć nosa i której może się wydawać, że ona będzie w stanie coś z tą hipotezą zrobić, jest właśnie Andrew Wiles. W związku z czym Andrew Wiles się nie przyznawał do tego, że nad tą hipotezą pracuje, a pracował 7 lat i robił to w zupełnym sekrecie, to znaczy jedyną osobą, która o tym wiedziała, była jego żona. I przyszedł rok 1993. Andrew Wiles miał zaplanowany 3-dniowy wykład. No i na tym wykładzie, którego tytuł nie sugerował absolutnie żadnego powiązania z twierdzeniem Fermata, na tym wykładzie no, postanowił, prawda, różne rzeczy związane z tą wcześniejszą hipotezą poudowadniać, popokazywać. I potem, pod koniec tego wykładu dnia trzeciego, a była to środa, spojrzał na tablicę, na te różne swoje notatki i powiedział, tak niby od niechcenia, że no, wygląda na to, że właśnie twierdzenie Fermata zostało udowodnione. I był to czerwiec 1993 roku, a w sierpniu tego samego roku okazało się, że w tym dowodzie jest błąd. No i cóż, no Fermat już się, Wiles już się zdradził z tym, że rzeczywiście pracuje nad tym twierdzeniem. Rok czasu zajęło mu znalezienie obejścia tej luki, która została mu wskazana, pozbycie się tego błędu, ale rzeczywiście tego dokonał i ostatecznie w 1994 roku wielkie twierdzenie Fermata zostało udowodnione. To, co było zapisane na marginesie, jest prawdą, czyli nie istnieje żadna liczba naturalna, dodatnia, która spełniałaby to równanie x do n tej, dodać y do n tej, równa się z do n tej, w przypadku, kiedy te potęgi są większe od 2. No dobrze, i w 1995 praca Wilesa została opublikowana w Annals of Mathematics. No i tak to było. I drodzy Państwo, tak wygląda człowiek sukcesu. Tak wygląda człowiek, który tego dokonał. Ja chyba się nie powstrzymam, tylko pokażę Państwu film w bardzo słabej jakości. Co zrobić? Będą musieli to Państwo razem ze mną przeżyć. Proszę bardzo. Fyk. To będzie fragment filmu, na którym Wiles opowiada właśnie o tym, co porabiał. To dopiero heca. Muszę udostępnić audio. No, nawet jeżeli nie zobaczymy tego razem, to Państwo już widzą, jak ten film się nazywa, prawda? Więc możecie sobie Państwo ten film znaleźć. On trwa raptem kilka minut. No i Andrew Wiles opowiada o tym właśnie, jakie to ważne było dla niego, co robił, jaką mu to sprawiało przyjemność, jaką mu to sprawiało satysfakcję i jak bardzo docenia każdy czas, który podczas tych 7 lat, kiedy w sekrecie próbował udowodnić wielkie twierdzenie Fermata, czas, który na to poświęcił. No w takim razie, skoro tamto nie działa, to wróćmy do mojej prezentacji i możemy sobie pooglądać ten slajd, który też jest słabej jakości, podobnie jak film. No i cóż, drodzy Państwo, no i tak oto Andrew Wiles został celebrytą. Ja nie wspomniałam o tym, że on tą nagrodę oczywiście odebrał, bo nie minęło 100 lat, czyli odebrał te 100 tysięcy marek, natomiast w międzyczasie była hiperinflacja, czyli ogólnie no, nie do końca dostał za to, tak jak to przeliczałam, tak, 1 600 000 funtów.
Natomiast zdecydowanie to nie to było jego motywacją do tego, żeby z tym problemem się uporać. Jak Państwo zobaczą ten film, to na pewno Państwo poczują tą atmosferę. No i dobrze, mamy sobie tu Andrew Wilesa, który stał się celebrytą. Jak wpiszemy sobie w pewną znaną Państwu wyszukiwarkę Andrew Wiles, to zobaczymy, że dostaniemy ponad 4 miliony wyników. Ludzie pytają, co takiego porabia Andrew Wiles, czy dowód Andrew'ego Wilesa jest poprawny. Jak wpiszemy sobie w wyszukiwarkę Pitagoras, to dostaniemy nieco więcej rezultatów. No jednak jest to większa sława, ale miał więcej czasu. No tak naprawdę jest to raptem 10 razy więcej, także znowu bez przesady. Jak wpiszemy sobie Pierre de Fermat, to dostaniemy z kolei mniej wyników niż dla Wilesa. Dobrze, no i cóż, gazety codzienne, prawda, i tak dalej, wiadomo. No dobrze, no to pozostaje mi zapytać, jak się Państwu podobał żart, który tutaj przedstawiłam, a nawet dwa. Tak naprawdę to ja go nie wyjaśniłam. I teraz sprawa wygląda tak, że jeżeli my weźmiemy, zaprzęgniemy nową technologię w postaci takiego zwykłego, prostego kalkulatora i spróbujemy sprawdzić te równania, to okaże się, że kalkulator twierdzi, że one się zgadzają, że to jest prawda. Ale my już wiemy, prawda, ponieważ właśnie wielkie twierdzenie Fermata zostało udowodnione, że to nie może być prawda i że to kalkulator po prostu w pewnych określonych przypadkach płata nam figle i tyle. No dobrze, drodzy Państwo, najważniejsza rzecz, którą chciałabym, żebyśmy zapamiętali z tego wykładu, to, że prawdziwego, genialnego, wspaniałego matematyka dobrego można rozpoznać po tym, że jego nazwisko jest wyryte na wieży Eiffla, przy czym generalnie to trudno jest tam się wkręcić, bo to nie jest za bardzo update'owane, ale można mieć również planetoidę nazwaną swoim imieniem. Zresztą nie wspomniałam o tym, że Andrew Wiles również ma swoją planetoidę i to jest akurat coś, co tam można sobie zorganizować. Międzynarodowa Unia Astronomiczna regularnie nazywa planetoidy na jakieś różne sposoby i między innymi w maju i czerwcu tego roku wydali biuletyn, w którym właśnie jest dużo różnych nowych nazw na dużo różnych nowych planetoid, także tam się Państwo, gdyby chcieli Państwo aspirować na genialnego matematyka, to tam można spróbować się zorganizować. I ta narracja, którą Państwu opowiedziałam, to ona tak po części jest moja, a po części pochodzi z książki Dmytro Kuźmenko. To jest taka pomarańczowa książeczka, którą Państwu serdecznie polecam, zresztą stąd pochodziły obrazki w mojej prezentacji. No i poza tym, podczas tej prezentacji tam na dole gdzieniegdzie pojawiały się takie hashtagi z różnymi hasłami dotyczącymi matematyki. I o tych różnych rzeczach można przeczytać na przykład na stronie Delty, na której jest mnóstwo różnych ciekawych materiałów i artykułów. Także zachęcam serdecznie do lektury i do zgłębienia tych różnych tematów. Dziękuję serdecznie.